Dzień dobry wieczór, tam w kolejnym odcinku z gry Oxygen Not Included. Zatem troszeczkę nowych modów. Muszę zacząć też na badania, jak one się, że tak powiem, rozłożyły. Kuchenka gazowa, freezer. Ten nafta generator to on chyba był, ale mamy to, o właśnie, high pressure liquid pump chociażby. Już w sumie to chyba, tego chyba nie było na poprzednim odcinku. Tak, jeszcze patrzę. Generator wodorowy. Okej. Okay. O! Nie to. To jest bardzo ważne. Generalnie kolejny fajny... Co to się stało? Jakiś misklik musiałem tego. Co ci mówiłem? Chcę znaleźć to jedną rzecz. Tą ważną taką. Gdzie to jest? No nieważne. Generalnie chodzi mi o coś, co się nazywa... to jest to nawet. Stirling Engine. Stirling Engine to jest generator pewnego rodzaju. Czy tutaj się stakuje? Tak, jest. Zanieczyszczona woda z bakteriami. Także no. Nie, tej wody w ogóle tutaj jest. 89 kg. Na razie mało, nie? Wiadomo. Zanieczyszczona woda. No tam też mamy troszkę tych butelek z zanieczyszczoną wodą. Przydałoby się coś z nim zrobić. Tylko że tutaj... Ja mogę jakoś... na przykład... Czekajcie, czy ja mogę zrobić coś takiego... Czy tak prostego jak... zobaczmy sobie na jedną rzecz. Tak, tak... Opróżniacz butelek. Pompa. Rura. O. Coś takiego. To tylko taki chwilowy tylko, wiecie. Taka chwilowa konstrukcja. O jest, Stirling Engine. A to mamy płytki zrojące. On zbiera energię, znaczy ciepło, z pokoju poniżej. A gdzie jest, gdzie by się to opłacało? No tutaj w miarę, tutaj jest gorąco chyba, nie? No to, o, co to jest? To jest para wodna? On generuje parę wodną. Co to jest? Fajnie. Generuje parę. Tu byśmy chcieli go postawić, gdzieś w tym miejscu mniej więcej. No to jest miarę, to już jest cieplutko, no to jest bardzo ciepło. To jest woda. To może bardziej tutaj, prędzej tutaj, no. To by mógł w sumie powstać w naszej elektrowni. W tym miejscu, to trzeba troszeczkę jeszcze skopać. Jak duży jest Stirling Engine? Idealnie, na wielkość idealny jest. Dobra, wy już biegajcie sobie, a my tutaj dobudujemy to. I potrzebujemy... Gdzie jest nasz ten? Oj, no troszeczkę się... Zapomniałem z tym... Z tym obiektem. Dobra. A, lekkie tego. Dobra, jest git. I teraz tak. W sumie... Źle to zrobiłem. Oprócz jakby tutaj powinien być w tę stronę, bo oni tam nie będą chodzić przecież. Żeby się nie wybrudzili. Ty masz wybudować to, daj na priorytet 9. To ma powstać jak najszybciej się da. A tutaj mają pojawiać się wszystkie jadalne. I na razie wszystkie składniki. Wywaliło to, ale powinno zaraz zwrócić. A, troszeczkę tutaj sporo, jest tu sporo rzeczy. A, jest tego co kojarzę, nie warto tutaj chyba... A, w sumie... O! I teraz, zanieczyszczona ciecz ma trafić tutaj. Przymączne, co? Bochenek przy, mamy...
To jest 2400, 3600, 4800, idealnie 4 posiłki zrobimy. Lodówek jeszcze, jak rozumiem, nie mamy, bo jesteśmy opóźnieni troszeczkę, no. Ale to już się powoli zmienia. Jak nasze umiejętności w ogóle. No, jakoś sobie radzimy. Tomasz obsługiwać na 9. Priorytet jest taki. A właśnie. Musimy się pozbyć tych głupich butelek, które będą tworzyły, jak widzicie tutaj, gdzieś zanieczyszczony tlen się przewija tego. Nie możemy na to pozwolić. Na szczęście filtr tlenu, jeden z wielu. O, to sporo rzeczy. Gas Portal Cube. Czekajcie, co? To już... O, jest, zbiornik gazu. No i dobra, i teraz... To już się mogę odklikać wszystko tutaj. Czemu by nie? No i oczywiście, skoro tu mamy... Tu jest tlen? O. To fajnie, to już przerobiło cały dwutlenek węgla na tlen? Jakie to jest szybkie. Bardzo szybkie to jest. No to co, no to trzeba po takim razie pozbierać jeszcze metan. Dobra, działasz z tym? No i oczywiście musisz przełazić akurat jak tego. Dobra. Ale my potrzebujemy... Filtr. Gdzie jest filtr? Filtr... tlenu. Filtr tlenu. O, to. Mamy to odkryte? Gdzie to jest? To. Odkażanie. Mamy odkryte. No to tutaj powinno być gdzieś. Nie widziałem tego wcześniej. A, no pewnie tutaj, no jasne, tak. Możemy sobie postawić teraz tutaj. Pobrałem taką modyfikację, która mi to pozwala stawiać w takich oto formach. Musimy ich postawić kilka takich. Ponieważ to filtruje ten zanieczyszczony tlen. Oczywiście do tego jeszcze trzeba prąd przyprowadzić. Doprowadzić. I tego typu inne stwierdzenia. Możemy sobie popatrzeć, jak to wygląda. Czy będzie ten gaz działał. Czy to będzie się eliminowało. Kasza musi, a właśnie. Piasek tam musi chyba wysłać, nie? Dokładnie. Oj, fajnie. A to jest dwutlenek węgla, okej, to nie jest ten. Czy właśnie nam to... Czy to właśnie wyczyściło cały ten tlen? To odnoszę wrażenie, że chyba tak. No tu jeszcze został taki zanieczyszczony tlen, tu jest taki zanieczyszczony tlen salata. A nie, no dobra, to szybko poszło, nie? Dekonstruuj. Czy wszystkie butelki zostały zużyte? Jeżeli tak, to automatycznie możemy zburzyć wszystko to. Bo to już więcej nie potrzebuje tej struktury. No i tam jeszcze ewentualnie... No właśnie. I to też, bo to brzydkie jest. I fajnie. No i fajnie, dobra. No obecnie mamy tutaj zbiornik z tą. Tu jest metan, którego możemy troszeczkę pozbierać. A nas interesuje. Czy ja właśnie... Jeszcze mam researcha, okej. Fajnie, możemy oczywiście i tak już tutaj kolejne rzeczy zaznaczać. Na przykład takie jak... To. To takie mniej ważne, ale... Może się przydać. Rura izolowana, może niekoniecznie. Paliwa kopalniane, produkcja plastiku. Nadprzewodniki. To jest ok, jeszcze. Ale niech sobie to na razie leci. Nie wiem, czemu to tak szybko w ogóle gramy. To troszeczkę taki bezsens, moim zdaniem. O, to. Stacja kontroli... nie mam rafinowanego metalu. To stacje i potrzebujemy... Jak rafinuje się metal? Rafinacja ropy? Nie. Potrzebujemy... Potrzebujemy... tej takiej maszyny prostej, która... Jak to się robi?
Wypala glininę. Dozownik. Było to gdzieś, ja nie mogę, teraz ciężko znaleźć takie rzeczy, nie? Ciężko to znaleźć. O, czyli znalazłem to już, czyli tu musimy. Dobra, to na razie niech będzie to. Bo to będzie ważniejsze. A później faktycznie może być to wszystko, co tutaj do tej pory zaznaczyliśmy. Przy okazji dodałem nowe rodzaje pokoi. Nasionko. Co tu potrzebuję? Promieniowanie, temperatura. Ciśnienie powietrza minus 150 gram. Jaka to jest temperatura wystarczająca? Czy ta roślinka przeżyje bez tej? Czy ona to przeżyje? No nie wiem, powinno przeżyć. Widziałam, to jest coś takiego jak private bedroom. Znak parku, to jest lód. Oj, właśnie, w końcu mam to. W końcu mamy lodóweczkę. Teraz tak, jak już doszło nowy pokój, który nazywa się kuchnia. Kitchen. Cooking station, refrigerator. I element wystroju. Jeszcze agriculture room. Farm station. Które się nazywa farm station? Chcę teraz, okej. Farm station. Które to może być? Skrzynka plantacyjna, chyba nie mamy czegoś takiego jak farm station. Stacja pielęgnująca to jest co? Stacja rolnicza to jest coś. To jest to. Ciekawe. No dobra. Generalnie tak, co robimy? Robimy bardzo prostą rzecz, czyli to raczej to chyba się nie będzie liczyło, więc możemy zrobić sobie bardzo prostą rzecz, mianowicie jak mam to jedzenie, nie mogę biegać. Płytka hydroponiczna. Budujemy ją sobie oto w ten sposób. Czy tutaj chcemy? W ten sposób. No i tutaj może być ta kuchnia, nie? W takim oto też razie. W jakim one są w stanie rośnięcia? No, one są już w takim stanie, że można poczekać, aż wyrosną. Oczywiście rura jest źle. Źle jest z rurami. No niestety jest źle. Znaczy no, w sumie możemy zrobić w ten sposób. Bo będzie ok. No i tutaj po prostu tą rurę trzeba podpiąć tam. Tak, dokładnie tak. No i hop. Mam takie jeszcze fajne przyrządzenie. Urządzenie. To, nie to. To. Tylko oczywiście to trzeba najpierw odpalić rury. Na przykład mogę takie oto rzeczy rozcinać, ale no mogę też wyłączyć. Co ja zrobiłem? O nie, teraz z drugą stronę. Wypsułem. Ale mogę to oczywiście połączyć zwyczajnie, no naturalnie, dokładnie. Brak wybranego nasiona, wybieramy oczywiście takie nasiono. Gdzie są moi ludzie? Oczywiście ich za... O! Stacja rolnicza, no i fajnie. Stacja rolnicza. Ona niech se stoi, idealnie będzie tutaj, będzie miała miejsce stacja rolnicza. Podoba mi się. Hydropowarka, pamiętasz, to może kiedyś się przyda? Promieniowanie, rampa radiacyjna. Czy ty żyjesz? Żyje, no, żyje. A to znaczy tylko jedno. Powiedzcie w ogóle, jakie są wasze faktycznie morale. Tu masz Nisbet. Łazienka, koszary. Czekaj, czy ten w ogóle pokój działa, ten private bedroom. Mam nadzieję, że działa jednak, ale nie ma pewności takiej, czy to faktycznie działa, czy to jest zbugowane na razie i nie działa. Drzwiczki oczywiście, czy tutaj. Pyk, pyk.
No i pyk. Ile mamy tych? Mamy 6. Dobra, jest wszystko full. I jak tam temperaturka? Temperatura tu już jest ciepło. Także wydaje mi się, że tu możemy spróbować postawić Stirling Engine. No idź nawet tutaj. Stirling Engine, nawet dwa takie. Albo na razie jeden, zobaczymy jak to w ogóle działa. No. To w ogóle 400 to tego, ok. Oczywiście trzeba to podpiąć prądem również, jak to zostanie wybudowane już w końcu. No, bardzo kulturalnie. I co to w ogóle potrzebuje? Tylko 400 tego, miedzi. Tak standardowo, nawet generator węglowy potrzebuje więcej. Ile tylko w ogóle generuje prądu? 200, ok. 200 energii, maksymalnie chyba. To generuje 600. A ile generuje to? 400. Poka mnie, czy uda ci się to postawić? O! Siarka! A to ci ciekawe. Tylko tu właśnie potrzebujemy jeszcze jakieś, w ogóle miejsca, w którym będziemy mogli robić inne rzeczy. Na przykład tutaj. O nie, ten metan będzie ewidentnie trzeba będzie wziąć co stąd, ale może uda nam się odwykłać od razu pompę automatyczną, taką filtrującą ciecze gazy. Gdzie tu macie tą pompę fajną? Nie widzę jej. Halo? Termostat. To jest ta. Kondensator. O, to jest. O! Syntezuje oksyd, więc tlen ma ilości złota. To jest fajne. Kuzia molekularna. Plecaki odrzutowe to są fajne rzeczy niektóre, naprawdę. Naprawdę niektóre są super. No dobra, chyba nie ma czegoś takiego, więc będziemy musieli zrobić standardowo. Pompa do gazu. Jak to jest pod względem metanu? Jest najwięcej tutaj metanu jest. Gdzie my będziemy musieli składać taki metan? Może tutaj? Oczywiście tutaj oni, jeżeli byście się zastanawiali, czemu oni nie budują tego, no bo nie dałem im kopania tego miejsca. Ja potrzebuję takiego miejsca do robót, do pracy. A to oznacza tylko tyle, że będę musiał ten metan jakoś stąd wziąć. No to możemy, dobra, wy tam budujcie, ja wybuduję to coś. Tu będzie filtr do gazu. No i... A ten filtr może na razie nie będzie tutaj stał. Będzie. To byśmy już wybudowali kolejne piętro, co? Byłoby fajnie. O! Nowe rzeczy do drukowania, pewnie, że tak. Potrzebujemy. No, potrzebujemy kogoś najlepiej. Teraz. Czekajcie, kogo my potrzebujemy w sumie? Mamy tak. Mamy badacza, mamy budowlańca takiego średniego w sumie. Mamy kopacza, mamy rolnika. Kucharza, dekoratora słabego mamy. Ty się bardziej nadajesz, no właśnie, do tego typu, do sprzątania i takich rzeczy. Na kogo byśmy chcieli? Medyka nie mamy w sumie, to mogę ogarnąć taka medyka. Tu są akurat ka medycynie. Medycyna plus 10. Inżynieria elektryczna. O, to ciekawe. Na zarazki, wystrój, za wystrój, kreatywność. No dobra, no nie wiem czy. To albo ty, albo ty. No to masz więcej medycyny, to wezmę cię. Wezmę ciebie. I od razu zrobimy, że będziesz naszym medykiem. Ty jest oczywiście naszym pięknym, prawda, rolniczkiem. Używanie stacji pielęgnacyjnej, a to już dawało nam. Złotowana nasiona, okej, okay. Jakie skomplikowane rzeczy tu mogą się pojawiają. Ale pielęgnacja upraw. Tak, pielęgnacja upraw, dokładnie tak. I tutaj jeszcze idziesz dalej w... Na razie się posuwamy coraz bardziej w prawo. Właśnie, jak to... z moralami? No na razie się stoimy bardzo dobrze. Ten jakoś tak nie ma morali, który to ten? Ten? Czemu to już tak słabe morale?
On się nazywa... A, bo Frank dopiero teraz się pojawi, na serio, tak. A to oznacza tylko jedno. Potrzebujemy dla niego kolejnego pokoju. Dla Franka. Czyli tutaj, tak. Tu łóżeczko jeszcze jedno. I czemu wy to, tego nie budujecie? Mnie to fascynuje. Czemu wy tego nie budujecie? No ty jesteś Frankiem, typowo naszym tym. Zajmuj się jeszcze budowaniem, tak bardziej. Nisbet. Czemu Nisbet tak słabo, tak wolno buduje? Dobra, czy mam to, czy to bym Nisbet teraz zaliczy polepszone morale z istnienia private bedroom? Zobaczymy. Niestety Frank musi jeszcze spać na podłodze. Dobra. Spoka mnie, Nisbet. A jest, private, widzicie, patrzcie. Private bedroom plus 2. Czyli się opaca. Ale ledwo nam starczy chyba. Czy w ogóle nam nie starczy tych nasiona z wodnic? No chyba nie starczy nam. Jednego nam zabrakło. Troszeczkę pech. Tutaj oczywiście musimy zrobić coś takiego jak... Klatka wentylacyjna będzie tym razem dla tego. I w sumie to... Może bardziej ta klatka wentylacyjna jednak ją postawi obok. A tutaj... Od razu tu będzie nasz duży pokój. Tu będzie nasz duży pokój. Na nasze wszędzie... Co ja robię? Anuluj. O. O to mi chodzi. Tu będzie nasz pokój. No i teraz oczywiście możemy rurami to doprowadzić gdzieś. Na przykład tutaj to damy ten zbiornik. Zbiornik gazu. Mogę jakoś odwrócić? Nie mogę odwrócić tego zbiornika gazu. No i fajnie. No i fajnie, super. Mam skąd jeszcze wziąć tą roślinę? Tu mam ją. W sumie, no. Dobra. Teraz taki problem. Jeden problem, mały. Tu musimy zdekonstruować i tu postawić drzwi. I tu trzeba będzie sufit wybudować od razu. O, dokładnie, tak? O, co się wysokościowo się skończyło. Bardzo fajnie, wyrównało się. Jak to nasze jedzenie? Mam bardzo dużo żarcia. Mam problem z żywnością, dlatego że lodówki w końcu nie budowałem jeszcze. Dobra. To jeszcze rośnie. Zbiornik cieczy dalej, tu jeszcze jest. O, i tutaj teraz drzwi byśmy chcieli. Mogą mieć w sumie nawet takie, te drzwi. Chodzi o to, żeby to było zamknięte, nie? Wiecie, o co chodzi. I tu będzie oczywiście jeszcze taka oto, a w sumie powietrzne płytki będą lepsze. Nie, co zrobię? Nie, nie to. Tu tak, drzwi pneumatyczne. I tu trzeba będzie tych płytek troszeczkę nawalić. No, powoli budują, powoli budują. Ale ciągle mam ten dyfuzor tlenu, nie? Pół kilo glonów na sekundę on używa. Ile mamy glonów?
Muszę wiedzieć, czy te glony. Czy te glony dają radę? No, mamy tych glonów kilka ton, ale ja bym wyłączył dyfuzor na razie. To zaraz podłączymy prąd. Rzecz jasna. Chodzi nam tylko o to, że ten metan stąd. Żeby się pozbyć tego metanu po prostu i tyle. O co nam chodzi? A wszelki sprzęt. Co to jest? Płytka termiczna? O, to ciekawe. Ziemi? O, ziemia ciekawie działa. Co to jest? Synthesize. Okej, ale tego chyba nie chciałem. A teraz dopiero się to konstruuje. Przetapianie. Uwaga. Powstał zbiornik. Na gaz. A na, konkretnie na metan. Jeszcze to działa. A, niech się tym nie interesuje za bardzo. No. Co wy robicie teraz? Chyba nie... Aha, oni budują to, co kazałem im. Płytki. Jest całkiem ciepło, co to jest. Powinien dać radę. O, no i w końcu. W końcu rura pożarowa jest. Można ją zbudować. To właśnie to, o czym wam mówiłem. O te szybkie podróży. Jednak potrzebowałem bardziej drugiego budowniczego. Aniżeli jakiegoś tego. No cóż. To jeszcze temu prądu dalej nie podłączyli. Jest to w budowie. Tu będziemy musieli jeszcze dodać te oto rzeczy. Przygarę nam prąd ręcznie. O jest, powstaje. To w ogóle dużo tlenu, bo to jest oksylit. Także też całkiem fajnie. No i teraz ważne jest to, żeby to szybko rozebrać. Zburzyć. Tu nawet dam temu 7. I tutaj chcemy postawić jak najszybciej się da lodówkę. No to im to zajmie jednak. Brak konsumentów. Temperature gradient is less than... Czekaj, co? Okej, dobra, rozumiem. Czyli chodzi o to, że musielibyśmy mieć bardzo zimno. A tu musiało być dużo cieplej. Trzecie, mam jeden pomysł. A co gdyby tak zrobić próżnię w tym miejscu? Zaraz to zrobię, będę musiał to zobaczyć. Ale tak postawię jeszcze drugi taki na przykład, ten generator, podłączył go. I tu zrobił po prostu próżnię. Wiecie, o co chodzi, nie? Że po prostu bym... O! Budował tutaj ten
To co, ten co bierze gaz i wypompował cały gaz z tego miejsca. No, zobaczymy. No to powoli to idzie. Ci se jedzą. Laboratorium. Światło potrzebują w laboratorium, ok. Jakbym postawił tą lampę tutaj. Nie mogę jej tyle obracać. No to nie jest, to może wstać tak. No i zaraz na przykład kazać zrekonstruować w ogóle to. No jedzą ten bochenek wszy. Oj, tutaj ma to po prostu być zasiane. Ma to być tutaj używane. Co to jest? Poza Zara będzie Agricultured Room. Zara będzie. To, że na razie nie ma, to nie znaczy, że za chwilę nie będzie. Dobra, mamy to. Ci już stają. W sumie tutaj po prostu. Damy se. Za dużo. A nie, to ja wolę już. Ręczne śluzy. Ta. I patrzcie ten mój myk. Myk po prostu przemyślany. Tu. A po co utrudnić? I tu na przykład. I od razu i tutaj. I już tyle, nie? I tyle wystarczy. Rafinacja materiału. No i fajnie. I tutaj musi to powstać. Taki był tego główny zamysł. Musimy rafinować. Rura pożarowa oczywiście ona się przyda. Destylacja. Po co mi destylacja? A, bo ja chciałem sito wodne. Żeby to w końcu wykorzystać. O, tu troszeczkę wiecie, tej wody troszkę powoli ubywa. No dobra, mi jest sporo, ale powoli tej wody ubywa. I ten... To trzeba włączyć znowu. Tylko to trzeba przewalić nieco inaczej. Oj, co ja robię w ogóle? Anuluj. To trzeba przeprowadzić. Sprawie dobrze. To może być tak. W sumie tak może być. O. Porty dzieci nie mogą się nakłonić. No dobra, to tak. Jeżeli dobrze myślę, to powinno działać dobrze. Jeśli dobrze myślę, to powinno działać dobrze, co? Śmiesznie to by zabrzmiało, ale rozumiecie, o co mi chodzi. Tutaj już nic nie potrzebujemy. I ważna rzecz. W końcu ważna rzecz, jedzenie. Tu jest jedzenie. To ma tu powstać jak najszybciej. Najlepiej natychmiastowo. Jak dekor. O, na plusie. No, mamy dodatni tutaj. Co jeszcze, jak to jest, idzie? O, tutaj, no to jest... Aha, bo gruzy, okej. Okay. Czyli wystarczy pozbyć się tego czegoś i będzie okej. Okay. Tu mam wszędzie w private bedroom. Jeszcze muszę postawić... jedną rzecz. Ale... sprzęt, gdzie to jest ten bioscalping? A, teraz będzie dopiero ekspresja artystyczna ogarniana. A, prędkość chodu zwiększają. Zawsze mi daje strasznie dużo do roboty i później nie ogarniam, co się dzieje.
Dobra, jest. To jest niepotrzebne. Teraz wszystko odprawiać do lodóweczki. Natychmiastowo. O właśnie, priorytet. Obowiązki. Sprzątanie, o. 8 ma to trafić, tak szybko to ma trafić. No tutaj na razie tego jeszcze się tym nie zajmuję, ale dobra, niech będzie. Tutaj ładnie zbudowali tą górę. Chyba powinna się jedna taka płytka powinna pojawić. Przepuszczający gaz. Jakby tutaj. Nie wiem, co to jest. Co to jest? A, to są jakieś modyfikacje. Nie, nie. To działa odwrotnie do tej płytki zwykłej. Płytki powietrzne. To chcę. Jest okej. Okay. Czemu wraz z... No, już jest git. Jak tam posiłek wszy? No jeden możemy zrobić. Na razie jest okej, okay w sumie z tym bardziej. O, ale mięso, co, skąd to? Gryl elektryczny was zbudujemy. Cześć, co to jest? O. To jest ciekawe. Jest droższa, mamy refrigerator, więc nie potrzebujemy drugiej lodóweczki. Ale dobra. Na ten odcinek to by było na tyle. Jeśli wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie i widzimy się w następnym odcinku, no i cześć!